Cześć, z tej strony Paulina, z kanału Kobiecy Dwa Koła. Zapraszam Was na moją pierwszą przejażdżkę, moim gravelem Cross Esker 6.0. Słuchajcie, taka przerwa w dzisiejszym pedałowaniu. Takie pyszności mamy. Także tak. Fajna dróżka, ale trochę tarka oczywiście. Ale powiem Wam, że czuję go i to bardzo dobrze, bo mogę sobie bez problemu bez trzymanki jechać, więc naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Okolice Grójca i słuchajcie, sady. Czereśnie, grusze, jabłonie. Takie uroki teraz mi towarzyszą. O, młode nasadzenia. Chyba jabłonie. A to też jabłonie. Gruszki. O. Jeziorzany. Patrzcie, jaki piękny teren. Stawy. Z jednej strony, z drugiej strony. A tu taka piękna dróżka.
rezerwat Młochowski Grunt. Tutaj mój gravelek, słuchajcie, dzisiaj dojechał. Są tutaj drzewostany 180-letnie. Ładny gąszcz, słuchajcie. I taki leśny bałagan, który lubię. Drzewa sobie leżą poprzewracane, powyrywane z korzeniami i nikt z tym nic nie robi. Rewelka, słuchajcie. Przyszła pora, żeby trochę zjeść w końcu, bo 63 km za mną. 64. Praktycznie tylko piję. No, poza tą, słuchajcie, kawusią i ciastkiem. Trzeba coś wszamać, bo jeszcze troszkę kilometrów przede mną. Ale powiem wam, że ładnie wygląda, co? Kolorystycznie, idealnie komponuje się z moimi leśnymi klimatami i upodobaniami. No, stało się, słuchajcie, no. Stało się i weszłam w jego posiadanie, no. Tyle wam powiem. Powiem wam, że fajnie, że teraz jadę takim zalesionym fragmentem przez obszar, przez rezerwat. Bo wiatr dzisiaj, słuchajcie, daje swoje, robi swoje. No i trochę można tu, wiecie, wyrównać tętno chociażby, bo w pewnym momencie już naprawdę ściana była. Ale pewnie też słyszycie, wieje, wieje i podejrzewam, że wiać będzie. Nawet po drzewach widać, jak to wszystko pracuje. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie będziecie tego widzieć. No ale generalnie tak jest. O, tu może na tym krzewie będzie lepiej widać. Także tak. Jeśli ten materiał jest dla ciebie pomocny, to będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy na Buy Coffee'u. Dzięki waszej pomocy mogę dalej rozwijać kanał, tworzyć lepsze treści i dzielić się z wami moją pasją do turystyki i rowerów. Wasze wsparcie ma wielkie znaczenie. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wsparli mnie w zeszłym tygodniu. Wasza hojność naprawdę dodaje mi motywacji do dalszej pracy. A jeśli chcesz, aby w przyszłym tygodniu również twoje imię znalazło się na tej grafice, to postaw mi wirtualną kawkę, odwiedzając stronę Buy Coffee'u Kobiece Dwa Koła. Serdecznie dziękuję. Do Marysinki nie jadę. Skręcam sobie tutaj pięknie. I lecę dalej. Na liczniku 80 km. Jak myślicie, ile wjedzie podczas jazdy premierowej nowym Eskerem? Jak torów, słuchajcie, i przejazd kolejowy. Powiem wam, że elegancko zrobione pod rowerzystów. Można, nie schodząc z roweru, przedostać się na drugą stronę torów. Więc jak coś, to możecie sobie tutaj śmiało planować swoje wojaże rowerowe. Skończyła moją dzisiejszą jazdę. 104 km wjechały.
Młody się naprawdę sprawdził. Dał sobie radę, słuchajcie. A, patrzcie, jaki ukurzony tu jest. Nie ukrywam, że trochę dostał też dzisiaj różnego terenu, a to po to, żeby sprawdzić, jak mi się po prostu będzie jeździć, no to wiadomka, nie? Ale powiem wam, że naprawdę okej. Muszę wam powiedzieć, że już na swoim siodle jechałam, bo tam to było za wąskie, więc już to przekręciłam. Poza tym myślę, że muszę tu nad jeszcze trochę podregulować sobie gdzieś tam w ustawieniach. Może trochę siodełko bardziej do przodu, ale powiem wam, że naprawdę fajnie mi się jechało i po tych wszystkich takich bezdrożach, bo i też takie były fragmenty. Wiadomo, słuchajcie, to nie jest rower z amortyzatorem. Trochę gdzieś tam dawało po rękach, ale no jak się luźno trzyma kierownicę, no to słuchajcie, to się wszystko rozchodzi. Co jedynie, to słuchajcie, jechałam bez rękawiczek i tu dłonie mam odciśnięte, więc taki mały minus. Poza tym naprawdę fajnie się jechało. Wiadomo, inna pozycja. Nie miałam żadnych z nim problemów, wszystko chodzi jak należy, słuchajcie, reaguje na wszystkie zmiany biegów, no radzi sobie po prostu tak, jak być powinno. No mój piękny, ale cudowny jest, no. Dobra, dzięki, że byliście ze mną, będę wdzięczna za komentarz, za kciuk do góry i tyle. Pozdrawiam serdecznie, Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła, hej!